Witam wszystkich. Piec BioEffect 17 kW. To nie widać. Film nagrywam tylko po to, żeby pokazać wam, jakie mam nastawy w piecu. Nie mogłem znaleźć 17 nigdzie na internecie. Pokażę wam, jakie ja mam nastawy. Jak macie jakieś spostrzeżenia, jakieś uwagi, to walcie w komentarzach. Instalacja jest na szybko uruchomiona, ona jest jeszcze do przerobienia. Piec spala około 20% zadanego paliwa, tutaj macie 99% w tej chwili, tak jak widać. Spala około 20% na dobę. Pokażę wam moje nastawy i jak macie jakieś inne, może jakieś uwagi, walcie śmiało. Może to komuś ten filmik pomoże, może wy mnie coś tam podpowiecie. Moje nastawy są... Z mojego doświadczenia piec bardzo szybko wchodzi na zadaną temperaturę, wyłącza się. W sumie to jeszcze nie wiem, jak długo on jest wygaszony, bo nie sprawdzałem. Jeszcze nie mieszkamy tutaj, więc tak to jest. I już wam pokazuję moje nastawy. Kod to chyba wszyscy znają. Wszyscy, którzy są tym zainteresowani. I teraz tak, minimalna praca podajnika. Mam 2 sekundy, maksymalna praca 5 sekund, minimalna praca podajnika 12 sekund, gdzieś tam wyczytałem, powinno być 15, ja sobie to zmniejszyłem, piec szybciej do temperatury dochodzi, a nie przekracza też jakichś krytycznych wartości. Maksymalna przerwa podajnika 20 sekund, wentylator roboczy 15. Maksymalny wentylator roboczy 28, przy 30% już mi zaczyna wydmuchiwać pelet z palnika. Teraz mamy obroty minimalne 350, obroty maksymalne 1030 i temperatura spalin jest 250. Nie dochodzi więcej niż 210 stopni, ale tak jak mówię, nie hamuje się wcześniej, więc jest ok. I piec tak czy inaczej sam sobie ustala podawanie. To było maksymalne, które ma. Piec odpaliłem jakieś 10 minut temu. I tak jak widzicie tutaj, czas podawania jest 3,1 sekunda zamiast 5 zadanej. Przerwa w podawaniu jest 12,4 zamiast 12. Nieudane rozpalanie tutaj, tak jak widzicie, dwa razy, no to brakło troszkę peletu, nie dorzuciłem do zbiornika i dlatego tak to weszło. Ekran startowy i tak jak widzicie, jest 78%, 191 temperatura spalania na kominie, 46 w tej chwili, startowaliśmy z 28. To jest tylko jeden zawór w tej chwili, tak jak mówię, no podłogówka jest zostawiona ręcznie, ale to też jest do przerobienia. Podłogówka jest zadana na 40 stopni. Piec chodzi około godziny w domu, w tej chwili mam 18 stopni. Dochodzi do 22, on się wyłącza. Mam tylko podłogówkę na parterze i grzejniki na pierwszym piętrze. Grzejniki w sumie tylko 3 sztuki, one są skręcone tylko po to, żeby były, żeby tam jakaś tam temperatura była, żeby ciepło nie uciekało strasznie do góry. Zadane CWU 45 stopni, to też jest taka temperatura akurat komfortowa. 40 to troszkę za zimna, a 50 no to zaczyna parzyć w ręce. Za dużo kombinacji jest z mieszaniem ciepło-zimnej wody, a jeżeli można sobie to dogrzać do 45 stopni, to jak najbardziej. Jak macie jakieś uwagi, zapraszam. Sterownik ST555P Sasa TH. Pozdrawiam.